Słuchasz pierwszego na świecie radia Horeca. Eksperci o biznesie Horeca. Travel and Nice. Cześć, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać. Dajcie proszę w komentarzach znać. Ja nazywam się Rafał Krzycki. Dzisiejszy live, dzisiejsza audycja, rozmowa będzie poświęcona w 100% gastronomii. Dziękuję, tutaj widzę, jakby dołączają kolejne osoby, już jest nas blisko setka. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej osób. Mamy dzisiaj dla Was bardzo wielu gości, restauratorów z całej Polski, więc myślę, że będzie ciekawie, bo oni będą chcieli się podzielić swoją wiedzą, no, w jakiej są po prostu sytuacji tak naprawdę i jakie rozwiązania wdrożyli na już i o czym myślą, co planują zrobić. Widać, słychać, mam informacje, dziękuję bardzo. Zatem chciałbym teraz dołączyć tutaj do wizji mojego współprowadzącego, którego zapowiadaliśmy, mam na myśli tutaj Rafała Pasika. Rafał teraz na swoim ekranie zobaczy odliczanie i w tej chwili pojawia się na ekranie. Proszę bardzo. Jest. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak duża grupa nas tutaj zaszczyciła. Moi drodzy, no będziemy rozmawiać z kilkoma restauratorami w różnych częściach Polski, jak sobie radzą, co robią. Rozmawiałem dzisiaj z nimi, żeby to były konkrety, żeby to były informacje, które na Wam najbardziej będą pomocne. Te, które będą Wam służyły, Wam, Waszym zespołom, Waszym gościom tak samo, więc liczę na to, że weźmiecie teraz coś do pisania właśnie między innymi po to, żeby notować te sugestie. To są osoby, które są liderami na rynku, prowadzą biznes od wielu, wielu lat w różnych konfiguracjach, więc wierzę, że będą naprawdę bardzo konkretne dla Was podpowiedzi. Moi drodzy, tak drogą wstępu chcę powiedzieć, to jest sytuacja nietypowa, nigdy z nią się nie spotkałem, mimo to, że jestem w branży ponad 25 lat, natomiast jestem przekonany, że na pewno coś z tego będzie dobrego, tak podświadomie myślę. To jest na pewno test dla liderów i chciałbym tutaj z taką myślą przewodnią przede wszystkim, żeby na pewno działać. Niezależnie od tego, jakie to działanie będzie, czy ono będzie spontaniczne, przemyślane, ale żeby działać po prostu cokolwiek, żeby robić, bo jeżeli będziemy coś robić, to rzeczywiście to może przynieść kolejne konkretne korzyści. Natomiast druga rzecz, to chciałbym również zaapelować i poprosić Was o to, żebyście zaangażowali swoich pracowników, żeby też oni, im też zależy na pracy tak samo jak Wam, na Waszych biznesach, więc w większości może tak powiem, więc chciałbym, żebyście ze swoim zespołem usiedli, znaleźli kilka rozwiązań, poszukali planów, zresztą za chwilkę posłuchacie, co robią liderzy na rynku, jak oni sobie radzą i wierzę, że też będą bardzo pomocni. Natomiast też chciałbym tutaj powiedzieć, że to też jest informacja dla Was, jeśli chodzi o employee branding. To jest to coś, o czym mówiłem, często mówię na szkoleniach, o czym rozmawiamy często, że to w jaki sposób budujemy swoją rolę na rynku, jeśli chodzi o pracodawcę, no to potem właśnie mamy zespół, mamy ludzi chętnych do współpracy bądź nie, więc tutaj naprawdę pojawiają się bardzo konkretne zachowania, konkretne sposoby nawet zarządzania tym ryzykiem, tym kryzysem właściwie i to pokazuje właśnie Was. Dzisiaj zaprosiliśmy takich liderów i chcemy, żebyście też posłuchali, co oni mają do powiedzenia i oczywiście być może nie będziecie z nimi zgadzać i macie tego rację, jak powiedział Piłsudski, z racją jest jak z dupą, każdy ma własne, przepraszam za wyrażenie, ale taka jest prawda, więc bierzcie to, co jest najlepsze dla Was i z tego korzystajcie. Natomiast tutaj jeszcze jedna rzecz, na wielu różnych szkoleniach na pewno byliście, czy byliście też u mnie, niektórzy z Was, rozmawialiśmy o tym, jak być liderem, jak budować zespoły. Proszę, wyjmijcie te notatki, wyjmijcie te szkolenia, wprowadzajcie właśnie te narzędzia właśnie teraz. To jest ten moment, kiedy tą wiedzę warto sobie przypomnieć. Więc cokolwiek się nauczyliście w przeszłości, ze szkoleń, z książek, dzisiaj naprawdę warto to wykorzystać dla swojego dobra, dla dobra Waszych pracowników, Waszych biznesów. Wierzę, że dzisiaj to, co usłyszycie, też będzie bardzo, bardzo pomocne i cieszę się, że jesteście
gości. Mam taką ogromną prośbę, moi drodzy, liczę, że to, co usłyszycie, jest ważne, przydatne, jeżeli uważacie, że to się też przyda komuś innemu. Proszę, udostępnijcie tego live'a na swoich fanpage'ach. Wiecie, Facebook się bardzo tnie zasięgi, więc myślę, że to też będzie taka wiedza, która się też przyda innym, więc dla was to jest tylko kliknięcie, a myślę, że dla wielu ludzi to może być jakieś jedno zdanie, które bardzo im w tym pomoże. Więc tyle drogą wstępu. Rafał, myślę, że zaprosimy pierwszego gościa. A jeszcze jedną rzecz, jeśli pozwolisz, bo wczoraj było też sporo osób, ale dzisiaj jestem też po rozmowie z naszym zbiórem rachunkowym. Wielu restauratorów prowadziło taką akcję, żeby dzielić się jedzeniem. To jest wspaniałe, fantastyczne i dziękuję wam za to, bo to świadczy bardzo fajnie o was. Natomiast zapytałem, czy przypadkiem to nie jest ta sama sytuacja, która była kilka lat temu, kiedy jeden z przedsiębiorców rozdawał chleb, a potem zbankrutował. Więc jedni mówią, że to nie ma znaczenia, bo są inne czasy. Natomiast słuchajcie, żyjemy tutaj w naszych czasach, więc na pewno warto nie rozdawać za darmo, tylko niech to będzie symboliczny grosz, ale niech będzie zafiskalizowane. Czy urząd zrobi domiar, tego nie wiem, ale chodzi o to, żeby na wszelki wypadek po prostu gdzieś pilnować też przepływu, więc proszę dla swojego bezpieczeństwa. Oczywiście być może się mylę, może dmucham na zimne. Zapytajcie swoich księgowych, co oni na to, natomiast żebyście niechcący też nie wpakowali się w jakiś problem. Tak, wczoraj mieliśmy live'a, mieliśmy prawnika Mikołaja, on dokładnie powiedział to samo. Lepiej niech ten jeden grosz będzie. Rafał, pozwól, że teraz, że ja taki krótki tylko komunikat, mianowicie jakby oryginalna transmisja live na żywo jest na naszym portalu Horeca Business Club i jeżeli chcecie zadawać jakieś pytania czy komentować, chcecie, żeby te pytania, komentarze pojawiły się na ekranie tutaj, no to one muszą się pojawić pod oryginalnym live'em, czyli na portalu Horeca Business Club. Jest całe mnóstwo udostępnień, ten live nasz jest posiany po różnych grupach dyskusyjnych. Jeżeli na tych grupach komentujecie, to my tych komentarzy po prostu nie widzimy. Wejdźcie na portal, przepraszam, fanpage'a Horeca Business Club, tam jest, mówię, jakby oryginalne źródło tego live'a i tam zadawajcie pytania. A wtedy w ten sposób, jak teraz, mam nadzieję, będziemy mogli wam pokazać. Witamy Jacka, który jest z nami, więc na tym to polega. Tutaj właśnie zadawajcie nam, proszę, swoje pytania, czy umieszczajcie komentarze. No dobrze, jesteśmy gotowi, by połączyć się z naszym pierwszym gościem. Będzie to Monika Szwacha, restaurację Miód Maliny i Espresso ze Zgorzelca. Moniko, już sekundę, dołączam cię tutaj do nas, do wizji, też zobaczysz odliczanie i zaraz skoczysz nam na ekran, jesteś już widoczna, czy nas słyszysz i widzisz? Tak, dobry wieczór, bardzo dobrze widzę i słyszę wszystkich. Rafale, zatem czyni powinność. Cześć Moniko, cześć, my się znamy, natomiast nasi widzowie może nie wszyscy ciebie znają. Powiedz proszę w kilku zdaniach, jakie prowadzisz lokale, ile zatrudniacie ludzi, jak wygląda w ogóle obecna dzisiejsza sytuacja u was, jakie wprowadziliście działania, co robicie? No tak trochę podziel się też takimi konkretami. Oddajemy tobie głos i dziel się proszę wiedzą. No, ja prowadzę dwie restauracje w Zgorzelcu od 15 lat. Zatrudniamy w sezonie około 40 osób, teraz poza sezonem jest to 25. No i restauracje cieszą się popularnością gości zagranicznych, ponieważ znajdują się w pierwszej linii brzegowej przy samym moście staromiejskim łączącym miasto Görlitz i Zgorzelec. Natomiast od soboty, jak wiadomo wszystkim, z godziny na godzinę musieliśmy restaurację zamknąć i do tego wszystkiego jeszcze granica została zamknięta, więc żaden gość zagraniczny nie może do nas dojść. Sytuacja jest o tyle trudna, że jeszcze w sobotę, jak granica była czynna, to goście przychodzili i szczególnie ci z niemieckiej strony i chcieli korzystać z naszych usług i byli wręcz zdziwieni, oburzeni, dlaczego nie chcemy ich wpuścić, pomimo tego, że my zostaliśmy w restauracji
i ze względu właśnie na to, że mieliśmy dużo rezerwacji i chcieliśmy tych gości osobiście poinformować, jak się sytuacja ma. I goście tego nie do końca rozumieli, szczególnie ci Niemcy. Odbywało się wszystko zupełnie normalnie w sobotę. I do dzisiaj tak naprawdę jesteśmy tam codziennie. Mąż jest akurat w tej chwili też jeszcze w restauracji, ponieważ zdecydowaliśmy się, żeby sprzedawać dania na wynos. Byliśmy przygotowani do weekendu, do tych rezerwacji, mieliśmy zatowarowane dwie restauracje. No i tak trudno było nam z godziny na godzinę zamknąć, bo no wiadomo, szkoda jest towaru i też mieliśmy właśnie w sobotę rano takie spotkanie z pracownikami, żeby omówić plan działania, bo dla wszystkich to była sytuacja nagła i zaskoczyła nas. I to spotkanie było bardzo ważne. Porozmawialiśmy sobie chyba, tak myślę, że to trwało około 2 godzin, w takiej trochę napiętej na początku atmosferze, bo to wynikało z obaw, co teraz będzie. Ale wydaje mi się, że jak ustaliliśmy jakiś plan działania, my powiedzieliśmy, przedstawiliśmy pracownikom nasze stanowisko w tej kwestii, że w miarę możliwości mogą się czuć bezpiecznie, bo nie planujemy jakichś drastycznych kroków, to znaczy zwolnień czy zamknięcia restauracji, ale będziemy oczywiście próbować najpierw, będziemy podejmować wszelkie kroki, żeby tą pracę utrzymać, chociaż wiadomo, że w mniejszym stopniu, ale jednak utrzymać. Okej. Okay. I powiedz mi, jak to w ogóle dzisiaj wygląda? Czyli rozumiem, że dajecie gościom, dostarczacie jedzenie na wynos, natomiast prowadziliście jakiś plan oszczędnościowy. Jeśli tak, to powiedz jakie? Jakie działania prowadziliście oszczędnościowe? Tak, dostarczamy teraz dania na wynos z obu restauracji. Oczywiście nie można to porównać z obrotami czy z ruchem, jaki mamy na co dzień. Jest to może kilka procent tego obrotu. Ale to jest zawsze coś. I też pracownicy, ci, którzy wykazali chęć przychodzenia do pracy, jest to pół zmiany, a może nawet mniej niż pół zmiany, to mają też inne poczucie, mogli też przez weekend zagospodarować te produkty, które już kupiliśmy, więc zaczęliśmy robić jakieś przetwory, dynie w słoiki, pesto z zielonych różnych ziół i warzywa, no i zaczęliśmy po prostu być bardziej kreatywni w tym względzie tutaj, co mi się też bardzo osobiście spodobało. I to był taki pierwszy krok, co możemy zrobić z produktami, które już mamy, które wiemy, że nie damy rady sprzedać, a mogą nam się przydać w przyszłości. To myślę, że to jest taki pierwszy krok, no może nie oszczędności, ale na pewno nie marnowania tej żywności. Okej. A czy rozpoczęliście już jakieś negocjacje z, nie wiem, z dostawcami, żeby obniżyć, wiesz, koszty, nie wiem, chociażby, nie wiem, biura rachunkowe, czy wiesz, czy no inne firmy, które gdzieś tam na co dzień dostarczają, bo wiem, że wycinacie wszystkie koszty, czy reklamowe i tak dalej, bo wiadomo, że w tym momencie no, nie są priorytetowe. Natomiast powiedzmy też, jaka jest refleksja taka na przyszłość, nie? Czyli co chcecie, bo wiadomo, że ten wirus się skończy, my się o tym rozmawialiśmy i co dalej? Mówicie, że przygotowujecie się na przyszłość, natomiast co teraz? Ja byłam zaskoczona, bo od wczoraj mam telefony właśnie od naszych dostawców, którzy są zainteresowani tą sytuacją i chcieliby z nami porozmawiać na ten temat i sami proponują nam przełożenie terminów płatności faktur od 30 do 60 dni, więc bardzo miłe to jest z ich strony. My się oczywiście będziemy starać to co możliwe jest na bieżąco jeszcze opłacić, ale jeżeli będzie taka konieczność, że coś trzeba będzie przesunąć, to myślę, że w takiej sytuacji damy radę to załatwić. Natomiast ten czas wykorzystujemy teraz, tak się złożyło, że jedna restauracja jest częściowo w remoncie, więc miała być tak tylko częściowo, to teraz idzie remont pełną parą i będziemy mogli w międzyczasie zrobić też rzeczy, na które zawsze brakowało nam czasu,
takie właśnie jakieś naprawy, wymiany, coś, co możemy zrobić sami w tym czasie właśnie, kiedy restauracja jest